Siemanko, z tej strony Maro, witam Was ponownie na moim kanale. Będę kontynuował przygodę z sosami od Dzikiego Billa. Ostatnio była nowość, babuszka, a dzisiaj będzie jeden z pierwszych jego sosów. Czyli to będzie habanero. Odpuszczam sobie jalapeno, no, po prostu nie podchodzi mi smakowo. I nie będę robił recenzji tego sosu. Przeczytam skład tego sosu habanero. Przecier pomidorowy 42%, czyli pomidory, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Papryka habanero, papryka chili, cebula, sok cytryny, cukier, ocet jabłkowy, olej rzepakowy, czosnek i sól. Jest płynny. Mam nadzieję, że to widzicie dobrze. To w ogóle etykiety jeszcze nie pokazałem Wam. Zabieram się za ten sos, za otwarcie i będę sprawdzał zapach. Zawsze ten sam problem z nakrętkami. No, czuć te pomidory, paprykę. No i nic poza tym. Ale całkiem fajny zapach. Cóż, dzisiaj będą dwa nośniki. Nie tak jak ostatnio, tylko jeden. Jeden z nich mam już przygotowany, żeby było szybciej. No jest to po prostu zwykła zupka, rosół. Ja już nie będę bawił się małymi łyżeczkami. Dodam jeszcze jedną. Cóż, tylko dwie łyżeczki, a już szyjka zeszła. Z rosołu wyszło prawie pomidorowe. Dobra, zabieram się do jedzenia. No, przy takiej ilości, no to potrafi trochę w gardło ugryźć, ale nie aż tak bardzo. Thank you.
zjadłem. Te dwie łyżeczki, no łyżeczki, tak to nazwę, zmieniły smak tej zupki, całkiem przyjemne, takie pomidory czuć. Nie żeby to było jakieś naprawdę pomidorowe, ale fajnie było czuć te pomidorki. Jeśli chodzi o ostrość, to czuć delikatnie na języku, w jamie ustnej i jest takie fajne, delikatne szczypanie. Nic wielkiego. Tyle mogę powiedzieć o wrażeniach z zupki. Idę po drugi nośnik i widzimy się za chwilę. A few moments later. Jestem z powrotem i moim drugim nośnikiem dzisiaj jest burger z pobliskiej restauracji. Jeśli chodzi o tego burgera, no to szczerze mówiąc, jeśli nie weźmie się sera i bekonu dodatkowo, no to jest tak niezbyt smaczny. Burger ma własny sos, ale zobaczymy, czy ten coś zmieni sos od dzikiego Billa. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Tak się zastanawiam, czy ta jedna łyżeczka nie będzie mało. No to jedziemy. Normalnie nie byłbym sobą, gdybym się nie pobrudził. Nie lubię, jak mi tak sałata wypada z tego burgera. To mi trochę drażni. Jeśli chodzi o ten sos, no to było czuć tak delikatnie smak tego sosu. Próbował się wybić, no ale niestety tak za bardzo mu się nie udało. A jeśli chodzi o ostrość, no to mi wyszła teraz na usta. Na języku nic nie czuć, ale tak delikatnie. I tyle z burgera. Za chwilę jeszcze czeka mnie test z łyżki. Zobaczymy, jak wypadnie. Poczekam chwilę, aż mi zejdzie z ust. No i ponownie widzimy się za chwilę. Jestem z powrotem, bo po krótkiej przerwie został mi tylko test z łyżki, dlatego nie będę przedłużał. Thank you.
Konsystencja naprawdę bardzo fajna. O zapachu zresztą już mówiłem. Będę się powtarzał. O smaku już wspomniałem, ale powtórzę się. Naprawdę fajnie czuć te pomidory i paprykę. Jeśli chodzi o ostrość, no to teraz delikatnie coś tam na języku się pokazało, ale to naprawdę tylko delikatnie. Ten sos jak najbardziej mogę polecić. Może dla początkujących, nie tak już bardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o ostrość. Ale jak najbardziej, jeśli chodzi o smak, mogę go polecić. I nie będę nic więcej dodawał, bo w czasie testu już powiedziałem wszystko na temat tego sosu, jeśli chodzi o ostrość i smak. I na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Już niedługo kolejny odcinek będzie 10, więc powinno być już coś bardziej mocniejszego. Nie wiem, czy to będzie sos, czy nudle, czy ramen jakiś. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Ale dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.